It takes dedication, it takes a death, and only God can allow it, and you couldn't do it if you're not the seed of God. And so the path through the great corridors, these are corridors unto his perfection, that is, which the prophet, the Urim and Thummim, has penetrated, that through this great sea of blackness that I penetrated through these corridors, and I went through that last segment where I went through these dark serpentines. I passed through that corridor where they sat, where they are. And when you penetrate to the Most High God, you will believe you're mad. You will believe you've gone insane. But I tell you, if you follow the secret window and you die to the ego nature, you will penetrate this darkness. Oh yes, there is many a man or woman that's been put in the same asylum, and this has happened to them. And they're sitting there today, people think they're insane, but they saw something, the dream. And they see it when they're on drugs. The only thing is they see it not through the light of God. And the way I showed you, I show you this even through the light of God and the understanding of God. Because when you see the face of God, you will die. There will be nothing left in you except the God-man, the God-woman, the heavenly man, the heavenly woman, the heavenly child. There'll be prayer on your lips day and night. There'll be a song of jubilee waiting for your king. There will be nothing you will be looking for in this world excepting for your God. This is all a dream. And so I went through that with you. I encountered hell, the great serpentines of the highest order. And I went through that when I showed you chart number 3. The question is asked in Urim and Thummim concerning the pit. This horrible pit of miry clay. In Urim and Thummim, you can ask me a question. If it's asked from the right being or the right soul out of Urim and Thummim, I can give you unspoken words that's never been spoken. It's not even in your Bible yet. It does clarify what's been spoken in the Bible. It's not in the Thank you.
Przestań. O, właśnie. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu. Ponieważ jest miły taki dźwięk leśno, znaczy przyrodniczo, przyrody ożywionej i nieożywionej, nie skorzystaliśmy z mikrofonu, który wprowadziłby tutaj sprzężenia, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, że bardzo serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków powitać Państwa w galerii DAP 3 na wystawie. Na wystawie znowu malarstwa. Na wystawie malarstwa, które wypływa zarówno z tej maestrii, z pewnej umiejętności i warsztatowej, i umiejętności przekazu pewnego stanu ducha, wypływa również autor, nasz szanowny kolega Grzegorz Winkler, powie o tym oczywiście i lepiej, i z większym takim zaangażowaniem, bo czuję to zdecydowanie mocniej. Trochę o zen, troszkę o buddyzmie zapewne, tak jak miałem okazję rozmawiać wcześniej, ale przede wszystkim efektem tego jest wystawa. Jest wystawa malarstwa. Dziękuję, że są Państwo z nami. Zapraszam na kolejne przedsięwzięcia. Autorowi bardzo serdecznie gratuluję i życzę dalszych twórczych sukcesów. Pozwolę sobie... Dawaj, Grzegorz, dawaj. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję, że Państwo tutaj przyszli na wystawę. Chciałem podziękować panu prezesowi Janczykowi Mastrankiewiczowi tutaj za możliwość wystawienia się, tak powiem, i sprostować trochę, że może ja nie będę zbyt dużo mówił na temat tego malarstwa, ale chciałem przedstawić Magdę Fedorczyk-Walik, która tutaj przygotowała tekst, który ma w jakiś sposób tłumaczyć sposób malowania i sposób podejścia do tego rodzaju malarstwa. Więc przedstawiam Magdę Fedorczyk-Falis, której też dziękuję bardzo za to, że napisała tekst. Następnie potem przedstawiam Tomka Kolachińskiego, który tutaj przygotował specjalną muzykę i będzie, prawda, tutaj ta muzyka rozbrzmiewała nam wszystkim. No, dziękuję bardzo i zapraszam Magdę tutaj, żeby... Proszę, dobry wieczór Państwu. Choć Francis Bacon twierdził, że o malarstwie mówić się nie da, słowo bowiem może jedynie wokół niego krążyć, to jednak postaram się Państwu trochę opowiedzieć o obrazach Grzegorza, o obrazach, które zostały zainspirowane w jakiś sposób malarstwem zen. Ponieważ tekst jest niezbyt krótki, a do tego też niełatwy. Większość prezentowanych tu prac to tak zwany koan. Samo słowo koan jest słowem chińskim i oznacza dosłownie publiczne obwieszczenie. Ma jednak zupełnie inne znaczenie. Większość z koanów, a w zen jest ich około 1700, to rozmowy między mistrzem a uczniem, często paradoksalne, pytania, przypowieści, podczas których rozwiązywany jest jakiś problem, zagadka, który w rzeczywistości jest nierozwiązywany. Kontemplując go, można osiągnąć satori, oświecenie. Celu tego nie można jednak osiągnąć wprost. W miarę postępów praktyki medytujący powoli uświadamia sobie, że każda próba zbliżenia się do oświecenia tylko od niego oddala. Nie da się racjonalnie dążyć do spontaniczności i rozumowo cieszyć spokojem parami. Medytacja ma więc jedynie przygotować umysł na ewentualne spontaniczne osiągnięcie oświecenia. Teraz mam taki krótką sentencję Seung Sama. Wszyscy na tym świecie szukają szczęścia na zewnątrz.
a nikt nie rozumie swojego własnego wnętrza. Każdy mówi ja. Ja chcę tego, ja jestem tak, ja jestem jak tamto, ale nikt nie rozumie tego ja. Gdy się urodziłeś, to skąd przyszedłeś? Gdy umrzesz, dokąd pójdziesz? Jeżeli będziesz uczciwie pytał, kim jestem, wtedy wcześniej czy później trafisz na ścianę, gdzie całe myślenie jest odcięte. Nazywamy to umysłem nie wiem. Zen jest utrzymywaniem tego umysłu nie wiem zawsze i wszędzie. Koan jest ściśle związany z zen, a samo słowo zen pierwotnie oznaczało nic innego jak medytację. Zen jest sztuką kontemplacji pustki. W ogrodach zen najważniejsze są przestrzenie między kamieniami, w medytacji nie przytrzymywanie żadnej myśli. Ta pustka potrafi być czasem bardzo żywa, czasem podniosła, jednak przenika ona całe zen. Oświecenie oznacza w zen stan przekroczenia swojego ja i pełnego zespolenia z pustką. Mogą być różne rodzaje, czy też drogi zen, inaczej różne drogi życia. Może to być ceremonia picia herbaty, tak zwana droga herbaty, sztuka strzelania z łuku, droga łuku. Drogą zen może też być sztuka malowania obrazów. Dla niektórych malarzy zen, malarstwo stało się formą praktyki religijnej i jako swoista medytacja za pomocą pędzla. Praktykując każdą z tych dróg, można osiągnąć oświecenie. Artysta wyrażający ducha zen maluje Satori w danym momencie, dlatego nie ma wypracowanej wstępnej koncepcji obrazu. Ruchy pędzla są spontaniczne, wypływają z głębi. Można by powiedzieć, że wykraczają poza myśl. Zamiast tworzyć sztuczne konstrukcje i planować kompozycję obrazu, malarz zen powinien tworzyć spontanicznie, zgodnie ze swoją prawdziwą naturą. Cechą wyróżniającą niektóre obrazy malowane przez mistrzów zen jest swoista nieporadność. Świadome odejście od wysublimowanej techniki. Styl ten jest wyrazem pełnej wolności od wszelkich zasad kompozycji i świadczy o sile duchowej artysty, dzięki której może on wyrazić piękno w dowolnej formie. Artysta działający w duchu zen traktuje akt tworzenia jako rodzaj medytacji. Ma go ona przybliżyć do oświecenia, a zawarte w niej okruchy zen mogą potencjalnie natchnąć kogoś innego do wejścia na tę ścieżkę. Charakterystycznymi cechami estetyki zen są maksymalna prostota, surowość i klarowność formy oraz gra z umysłem postrzegania. Oparta na paradoksalnych, właśnie tak jak wcześniej było mówione, przypadkowych skojarzeniach i podświadomie odbieranych kresów. Mimo, że jest wielu artystów, którzy inspirują się sztuką japońską, w tym również monochromatycznym malarstwem tuszem mistrzów zen, jednakże bardzo wielu z nich naśladuje formę, bardzo mało z nią eksperymentując i poszukując nowych tematów. W sztuce zen natomiast bardzo ważne jest ciągłe poszukiwanie ja. Poszukiwanie ja jest na pewno niczym nieskrępowana ekspresja, tak widoczna prezentowana w tej pracy. Nie chodzi tu tylko o wrażenie, że obraz powstaje niejako jednym pociągnięciem pędzla, bez wstępnych szkiców, poprawek, co też jest istotne dla tego typu malarstwa, ale o poszukiwanie nowych środków wyrazu. To widoczna gołym okiem bogata faktura, ale też kolor. Grzegorz w swoich pracach nie ogranicza się tylko do monochromatycznego malarstwa, które też jest tutaj zresztą obecne, zarówno w postaci obrazów kolejnych grafik. Ale tu mała dygresja. W Chinach, gdzie rozwinęło się monochromatyczne malarstwo tuszem, powiadano, że czarna barwa tuszu zawiera 5 kolorów. Uważano bowiem, że odcienie czerni mogą subtelnie oddać całą paletę barw. Mnisi zen upodobali sobie tego rodzaju malarstwo, ponieważ chcieli za pomocą barwy tuszu oddać wszystkie kolory. Zgodnie z zasadą, że jedno jest wszystkim. A także starali się wszystkie odcienie barw sprowadzić do pierwotnej pustki, czyli wyrazić, że wszystko jest jedno. Na wielu z prezentowanych tu prac możemy zobaczyć kolor. Barwy czerwieni, niebieskości, różu, pomarańczu. Najważniejsza jest bowiem wolność kreacji artystycznej, która zresztą jak najbardziej dopuszcza tego rodzaju zabiegi. Co jest jeszcze charakterystyczne dla tych obrazów w kontekście z malarstwem zen, to przestrzeń. Przestrzeń, która jest zarazem nieporuszona i pełna ruchu. Jest bezforemna i pusta, chociaż jest źródłem wszystkich form. I w końcu bardzo ważne jest również to, że wszystkie te obrazy mają określone tytuły. Prawie wszystkie obrazy mają określone tytuły. Tym samym sugerują nam pewną symbolikę. Aczkolwiek trudno je jednak sklasyfikować jako obrazy stricte symboliczne czy stricte abstrakcyjne. Czyste malarstwo zen zresztą nigdy nie może być sztuką abstrakcyjną, bowiem forma jest tu zawsze nierozdzielna z pustką. Oświecenie ma być wyrażone tu i teraz.
autor, o czym trzeba pamiętać, jest człowiekiem należącym do kultury zachodu, a nie wschodu. Trudno więc mówić w tym przypadku o czystym malarstwie zen. Malarstwo to jest jedynie tą sztuką w różnym stopniu inspirowaną. W omawianych obrazach widać również wyraźne inspiracje sztuką zachodnioeuropejską. Chodzi mi tu zwłaszcza o różne rodzaje malarstwa enfondel, a zwłaszcza taszyzm. Praca taszystów charakteryzowała się, jak wiemy, znaczną gwałtownością. Właściwie atakowali, można powiedzieć, oni płótno, mając na celu pozostawienie na nim jakichś śladów, barwnych śladów. Z ich sumy powstawał dopiero gotowy obraz, ale to artysta decydował o momencie jego ukończenia. Taszyści wierzyli, że praca jest poddana instynktowi, a tworzenie nie jest kontrolowane w żadnym stopniu przez rozum czy rozwagę twórcy. Podobnie jak zen. Większość symboli znajdujących się na obrazach także odnosi się do kultury zachodniej. Jest tutaj minotaur, jest koń trojański, tam widzimy byka, może powiedzieć z Lasko, czy z Altamiry, czy z jakiejkolwiek innej groty z malarstwem naskalnym. Choć obecne są symbole wschodnie również, tam na jednej z grafik jest m.in. symbol buddyzmu Nessa. Na koniec dodam, że nie jest to sztuka łatwa w odbiorze, podobnie jak filozofia i inne dziedziny związane z zen. Niektórzy uważają, że obrazy takie mogą być nudne, monotonne czy wręcz dziwne. Trzeba jednak pamiętać, że malarstwo zen z założenia nigdy nie było sztuką popularną i nigdy nie miał takich aspiracji. Dziękuję. Zapraszamy, zawsze jest możliwość zamienienia słów kilka z autorem. Dziękujemy. W tytule. Piękną dziewczynę. Nie potrafi zjeść, to już zaraz będzie dobre zdjęcie.